przyczepka do traktorka, samoruba na osi z młotarni jakiejś starej z możliwością kiprowania o wykonanie własne. O. Przyczepka transformująca się na żurawik. W dalszej części filmu pokażę, jak wygląda żurawik. Wyciągarka potrzebna do żurawika i do kipru w przyczepce. Jest to jedna z najtańszych wyciągarek za 50 zł, ale nie warto jej kupować. Na drugi raz nie popełniłbym tego błędu, jest zbyt licha. Wykonanie nie jest najlepsze, także te tulejki, wszystko to z byle jakiego tworzywa, tu są metalu w zasadzie, ale co to za metal, to wymiary paki 80x120, 40 wysokie, w środku sklejka antypoślizgowa, na spodzie i na przodzie akurat, bo mi wystarczyło, a na bokach i na tyle jest płyta OSB pomalowana. Tutaj na bazie przyczepki taki żurawik do przewożenia różnych ciężkich przedmiotów. Ja akurat przewoziłem te płyty betonowe na grządki podwyższane. Dorobiony jest taki uchwyt nożycowy. I to na bazie przyczepki jest rama dolna, z której ściągana jest paka i zakładany taki żurawik. Wyciągarka tutaj jest, służy do wyciągania, do podnoszenia różnych przedmiotów. Specjalnie dorobione są dolne takie mocowanie na tarcze hamulcowe, akurat jako obciążenie tutaj działa, żeby nie dźwigało traktorka. Także tak to wygląda. Oś przyczepki, jest to zwężona oś z jakiejś takiej mobilnej młocarni, które powiedzmy w latach 70. może były. Polska konstrukcja, nie ma łożysk tocznych, łożyska są tylko ślizgowe, taki to jest minus właśnie, ale tak to wygląda. Podnośnik z dużego Fiata jako stopka służy. Element ten, słupek i wyciągarka służą też do kipru, do przyczepki. Żeby żurawik przerobić na przyczepkę, najpierw musimy tu zdemontować jedną śrubę, tu drugą, tą belkę zdemontować, a później odkręcić ten krzyż, na czterech śrubach on jest, i później w inne miejsce zakładamy tutaj zawiasy do kipru przyczepki. Tutaj są tylko otwory wywiercone, tu wchodzą takie piny. Piny, o, śruby tu są wchodzące w te otwory, a tutaj z boku wkręcamy śruby. Nie ma prawa się tu rozłączyć. Także tu na wideo są dwa elementy potrzebne do złożenia żurawia, czyli ten pion i ta belka z rolką
która jest przykręcana w te miejsca. Ten pion jest przykręcany tu i tam. A teraz będziemy montować zawiasy i pakę. Tutaj z dwóch stron musimy trafić tymi śrubami w te otwory, które wcześniej pokazywałem, a później tutaj wkręcić śruby z jednej i z drugiej strony. Nie ma prawa się to rozjechać. Ja to złożę i pokażę, jak wygląda złożone.